Bobry stwarzają zagrożenie również dla dzieci. Zacząłem się zastanawiać, w jaki sposób, czy zaczną teraz dzieci jeść, czy będzie jakaś inwazja bobrów, powiedzmy, na miasto. Złożyłem petycję do pana przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o wycofanie się z tego szkodliwego społecznie apelu. Jeśli to nie poskutkuje, inicjator protestu zapowiada, że będzie zbierać podpisy pod petycją, by nie zezwalano na odstrzał bobrów, zwierząt, które są pod ścisłą ochroną. Jednemu z radnych powiatowych bobry uszkodziły płot. Podgryzione drzewa upadły na ogrodzenie. Bobry niszczą nie tylko cenne gatunki drzew, ale wchodzą w szkodę rolnikom. Przez nie zalewane są drogi, niszczone nasypy i urządzenia wodne. Skarb państwa musi wypłacać odszkodowania rolnikom. Populacja bobrów jednak ciągle rośnie, bo one nie mają naturalnego wroga w przyrodzie poza wilkiem i rysiem. A tych w naszych lasach jest jak na lekarstwo. Więc jedynym regulatorem ich populacji mogą być myśliwi. Dlatego radni zaapelowali o odstrzał tych zwierząt. Czy radni wycofają się z tego apelu? Przekonamy się na czwartkowej sesji Rady Powiatu.